Cześć, witam cię serdecznie, Jacek Oskara z tej strony i dzisiaj krótko będzie o MLM. Czy MLM jest dla każdego? Czy MLM jest może dla ciebie właśnie, jeśli słuchasz tego nagrania? Nie wiem, czy wiesz, na czym generalnie polega MLM, ale myślę, że spotkałeś się chociażby już z tym pojęciem, bo jakby nie było od kilkudziesięciu lat, coś takiego jak multi-level marketing funkcjonuje już na całym świecie, a w Polsce, no można powiedzieć, od lat 90. ubiegłego wieku. Jest bardzo wiele firm, które w Polsce funkcjonują, bardzo wiele ludzi, bo około miliona osób działa aktywnie w różnych właśnie firmach MLM w Polsce, Polaków. A więc jak widzisz, nie jest to jakiś taki wymysł, tak, że dwie, trzy osoby sobie coś tam ubzdurały, że można w ten sposób zarabiać, tylko jest to coraz bardziej popularny model zarabiania właśnie pieniędzy. Tak? Bardzo fajny dla bardzo wielu osób, bo mogą zacząć to robić pracując dzisiaj, czy też prowadząc własny biznes klasyczny, tak jak to robią do tej pory, a tu poprzez MLM generować na początku dodatkowe dochody, które z czasem, przynajmniej dla niektórych, staną się podstawowym i to bardzo lukratywnym źródłem dochodu. No właśnie, i padło tutaj takie stwierdzenie dla niektórych. A więc to by oznaczało, że nie wszyscy w MLM-ie będą tutaj zarabiać jakieś większe pieniądze. No, rozczarowany? Myślę, że nie powinieneś, dlatego że jest to normalna rzecz. Jak w każdym biznesie, tak, klasycznym, bardzo wiele firm nie daje sobie po prostu rady, tak, z różnych względów. Tutaj przyczyn naprawdę są setki, jak nie tysiące, tak. A więc inwestują ludzie pieniądze we własną firmę, wierzą, że to fajnie ten ich pomysł wypali na rynku, tak? Natomiast no, życie to weryfikuje, rynek to weryfikuje. Później się okazuje, że no, w przeciągu roku, dwóch czy trzech około 70% tych nowych biznesów po prostu pada. No, nie ma ich już na rynku. Tak to już jest i to są statystyki, tego nie zmienimy. I teraz podobnie jest w MLM-ie. Podobnie jest w MLM-ie. Tutaj też jest łatwość wejścia, łatwość wystartowania, dlatego że no nie trzeba, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy na start, tak, żeby rozwinąć własny biznes, a więc jakby nie ryzykuję, nie wiem, całymi oszczędnościami życia, tak, albo nie muszę brać kredytu z banku, żeby wystartować w MLM-ie. A więc jest ta łatwość wejścia. Z drugiej strony pracuje się no też najczęściej w domu, tak? Bo teraz już mamy XXI wiek, więc można MLM budować też online, co ja i bardzo wiele osób też, moich partnerów wykorzystujemy, tak? I bardzo dynamicznie można budować MLM, ale to też ma ten swój minus. Pracujesz w domu, nie masz nad sobą szefa, więc ty sam musisz siebie zmobilizować do takiej systematycznej, konsekwentnej pracy, tak? I to dla bardzo wielu osób jest, okazuje się, też trochę problematyczne. To też dla bardzo wielu osób jest duże wyzwanie, bo przyzwyczajeni są do tego, no, że po prostu idą do pracy i wiedzą, że muszą coś zrobić przez te 8 godzin, bo jak nie, to ich wyrzucą z pracy. Tutaj jakby no, czegoś takiego nie ma. Mówią sobie po prostu, okej, no nie zrobię dzisiaj, zrobię jutro, tak? Albo nie zrobię dzisiaj, to co? No to nie zrobię po prostu, tak? To mój biznes przecież. Tylko że niestety no, skutki takich działań są takie, że jak człowiek nie ma efektów, tak, to po prostu się zniechęca. I to jest zupełnie naturalne. W związku z tym, jak się zniechęca, to mówi sobie, a okej, okay, no to widzę, to nie dla mnie, to nie działa. I tak to ma miejsce w bardzo wielu przypadkach. Jak tego uniknąć? Jak z tym powalczyć? Jak przetrwać w MLM-ie ten najtrudniejszy, ten pierwszy czas, kiedy rzeczywiście no, trzeba się wielu rzeczy nauczyć? To jest dobre pytanie, tak? Natomiast odpowiedź no, jest z pewnością trochę bardziej złożona niż ja to przedstawię w tym wideo, ale ona sprowadza się według mnie tak naprawdę do powodu, dla którego ktoś dołącza do MLM. Dla którego ktoś podejmuje decyzję, tak, ja chcę rzeczywiście to robić, chcę tutaj generować pieniądze, chcę zarabiać w ten sposób, widzę tutaj dla siebie ogromną szansę. I tu myślę, że bardzo wiele osób, które tą decyzję podejmują na zasadzie, no okej, okay, no coś się uda zarobić, to zarobię, nie, to nic takiego się nie stanie. Te osoby drastycznie jakby podcinają sobie skrzydła już na samym początku.
tutaj takim osobom bardzo ciężko będzie wdrożyć się w pewien schemat działania, właśnie w pewną konsekwencję tej pracy, tak? W pewną taką samodyscyplinę, bo nie mają, brakuje tu takiego bodźca, silnego bodźca, który rzeczywiście popchnie ich do tego działania. Natomiast osoby, które mają właśnie to silne dlaczego, mają silny powód, tak? Naprawdę życie dotychczasowe uwiera ich, doskwiera im na maksa i podejmują tą decyzję taką z głębi siebie. Ja muszę coś zmienić. Ja nie chcę żyć tak inaczej, jak żyję do tej pory. Ja chcę naprawdę być wolnym finansowo, tak? Chcę zarabiać, no, nie wiem, tu u różnych ludzi różne kwoty, tak? Może być 10 tysięcy, 20, 50 tysięcy miesięcznie, żeby czuć ten luz, tą swobodę finansową, żeby się nie martwić tak o różne rzeczy, żeby, nie wiem, zapewnić dzieciom lepsze życie, lepszy start, lepsze studia i tak dalej. Tu powodów może być bardzo dużo. One zwykle kosztują, tak? I teraz na to trzeba mieć pieniądze. Więc do czego zmierzam? Masz silny powód i rzeczywiście wizję sukcesu w MLM, nie na 500 zł miesięcznie, ale co najmniej na 10, 15, 20, 50 tysięcy miesięcznie, tak? Bo widzisz wtedy, jak bardzo twoje życie by się zmieniło i naprawdę tego pragniesz i chcesz, wtedy ta motywacja do codziennego działania jest zupełnie inna, jeśli właśnie przystępujesz i tak, no zobaczymy, może jakieś 300 czy 5 się uda zarobić do pensji, będzie fajnie, nie? Bo wtedy każda drobna przeszkoda po prostu może być tą ostatnią, tak? Bo stwierdzasz, a to trudno, tu muszę się czegoś nauczyć, tu muszę rzeczywiście jakiegoś szkolenia posłuchać, a jest serial mój ulubiony w telewizji. Myślę, że wiesz, o co chodzi, ale tak to właśnie działa. W związku z tym, z jednej strony MLM jest biznesem absolutnie dla każdego, absolutnie wszyscy, każdy, kto chce, może tutaj zacząć. Praktycznie nie ma rzeczywiście wyjątków. Znajdzie dla siebie taką firmę, w której będzie mógł zacząć, tak? Natomiast, mimo że jest dla wszystkich, nie każdy odniesie tutaj jakiś sukces, tak? Nie każdy będzie miał efekt w postaci rzeczywiście, no, zupełnie innego życia, tak? Zmiany swojego życia, większego komfortu życia właśnie dzięki MLM. Ale myślę, że no, to krótkie moje wideo troszeczkę uświadomiło Tobie, z jakim nastawieniem powinieneś startować do biznesu. I powiem Ci szczerze, ja też szukam ludzi z silnym dlaczego, z silną motywacją. Dlatego, że wtedy ja nie muszę pchać tej osoby do każdego działania. Łatwiej nam się współpracuje, dlatego że obie strony chcą. Ja chcę jej pomóc, żeby zarabiała. Ona chce rzeczywiście zarabiać, chce wykonać pracę, żeby to zarabianie, no, stało się realne. W innej sytuacji jest rzeczywiście trochę ciężko, tak? Bo się okazuje, że mnie może bardziej zależeć niż tej osobie na tym, żeby ona zarabiała. Wtedy ta współpraca rzeczywiście się nie klei, nie układa. Są jakieś pretensje, albo to ja muszę robić. No nie, połóż się i leż. Samo przyjdzie. Także ja generalnie, jak szukam ludzi do zespołu, szukam osób zdeterminowanych, szukam osób, które mają rzeczywisty powód, aby coś w swoim życiu zmienić. I mają też świadomość, że właśnie to samo nie przyjdzie. Że trzeba wykonać pewną pracę, że czasami będzie bolało, że czasami to będzie trudne, że będą przeszkody na drodze, bo tak będzie, bo to też jest biznes. I tak jak w klasycznym biznesie, przedsiębiorca, właściciel firmy musi się naprawdę ciężko nagimnastykować, żeby przetrwać na rynku. I często to jest stres, nieprzespane noce. I też ogrom kosztów comiesięcznych, które po prostu musi ponosić, żeby jego firma funkcjonowała. Tu jakby takiego obciążenia nie ma, ale jest też praca do wykonania. Taka codzienna, może trochę rutynowa, generalnie bardzo prosta, ale mimo wszystko trzeba ją zrobić, trzeba ją wykonać. Ona też zajmuje trochę czasu.
W związku z tym nie da się robić też MLM-u tak na poważnie, tak na serio przez, nie wiem, godzinę raz na 3 dni, bo wtedy nic z tego nie będzie. Musisz mieć tego świadomość. Natomiast jeśli każdego dnia konsekwentnie te 2-3 godziny będziesz w stanie poświęcić na rozwój swojego biznesu online, tego MLM, to już jest dobra przesłanka do tego, że zaczniesz zarabiać pieniądze, że prawidłowo wdrożysz się w ten proces, że rzeczywiście ta twoja praca przyniesie wymierny efekt. I o to tutaj chodzi. A sposoby wynagradzania w MLM są bardzo przejrzyste, proste i za twoją pracę zostaniesz sowicie wynagrodzony. No, przynajmniej w tych firmach, gdzie plan marketingowy naprawdę to umożliwia. Tak jak chociażby w firmie Zidzia, gdzie już od samego startu można zarabiać 1000, 2000, 3000 zł, nawet w pierwszym tygodniu. Zastanów się wobec tego, czy masz powód, czy rzeczywiście, jak rozglądasz się za MLM-em, to co za tym stoi? Jakie przesłanki? Czego tak naprawdę oczekujesz? Co chcesz dzięki temu osiągnąć? Jeśli stoi za tym mocne, silne dlaczego, masz ogromną szansę, żeby odnieść sukces w MLM-ie. Możemy też zrobić to razem, jeśli jeszcze nie dokonałeś, nie dokonałaś jakiegoś wyboru i szukasz, rozglądasz się na rynku. Po prostu pogadajmy. Dołączysz do mojego zespołu. Pozdrawiam cię serdecznie. Jacek Oskiela. Cześć.